Cześć widzowie, z tej strony Drybon. Jest to kolejny odcinek z Minecrafta. Czego innego oczekiwaliście tutaj? Jeśli czegoś oczekiwałeś innego? Unlucky. Taki mamy klimat. Dobra, krótka piłka. Musimy zebrać po prostu jak najwięcej. No po prostu wszystkie fełny z każdego koloru, z każdej bazy, z każdego teamu. Nie wiem, która forma jest poprawna, którą właśnie powiedziałem, ale którą sobie z tych po prostu wybierzcie. Po prostu muszę mieć każdy kolor wełny. Tak jak widzicie tutaj. Każdy jest oponent, co nie? A, nie ma jednego, tak? Żółtek akurat nie ma. Oto, zielony. Granatowy. Dobra, jest widzowie dobrze, już mamy trzy kolorki. Dobra, teraz trzeba lecieć jeszcze, czekajcie. No może po kolei po prostu polećmy. Tu jest granatowy, więc granatowemu po prostu możemy łóżko zniszczyć, bo jego wełny już nie potrzebujemy zbytnio. Czy on mnie zauważy w ogóle, czy nie? Czy on będzie miał wywalone? Zauważy, ale... Po co on tutaj przeleciał? Jakby to, nie wiem, dla mnie to była najgorsza decyzja, jaką mógł. Bo widział, że już tak nie zdąży tego i jeszcze, kurde, zaryzykował, skoczył i stracił HP tak naprawdę, przez kogo sklepałem na luzie. Nie wiem. Ale wiem, że idziemy od razu po czerwonych, bo widzę, że tutaj są czerwoni. Nawet łóżko nie budował chłop. Totalne wysrane miał. No dobra, my z tego skorzystamy, co nie? Tak samo jak skorzystamy, żeby sobie wełnę podkisić ładnie. Dobra, kolejne do kolekcji. Dobra, kolejny final kill, ładnie. Ty, dobra, szybka ręka się szykuje, bardzo szybka ręka się szykuje. Ty, mamy 5 kolorów już. Ty, nawet nie dało... On miał już, nie miał łóżka, jo? Ty, no ale dobra, na chillu bym to zrobił, bo już nikt nie miał łóżka. Tylko ja nie wiedziałem, że już to wygrałem. Dobra, jestem zarąbisty, ja pierdzielę, jestem totalnym koksem w to. Powiedzcie, że nie. Dobra, widzę, lecimy na kolejną rękę, widzowie. Tam trzeba jeszcze się bardziej spiąć i jeszcze szybciej zrobić te, kurde, szybkie weny, bo myślę, że tu największym problemem będzie to, że oni za szybko odpadną. Dobra, ogólnie troszeczkę strypałem, ponieważ w tym drugim, na tej drugiej arenie nie zauważyłem, że nacisnąłem przycisk, że do... jakby... do zmutowania mikrofonu, więc tutaj dograłem swoje audio na pół arenki, bo końcówka będzie już normalnie z normalnym audio, bo się skapnąłem po... No po troszeczkę dłuższej chwili. Ogólnie sytuacja wygląda tak. Szybko zbudowałem, poszedłem do białych, szybko go wyeliminowałem i mieliśmy kolor biały wełny. Potem niestety był taki upierdliwy chłop czerwony, który no ciągle do nas przychodził, ciągle mu nic nie wychodziło, ale jakimś cudem ciągle mnie spychał, przez to traciłem multum czasu tak naprawdę na użeranie się z nim, żeby chociaż ten jeden kurde klocek wełny spotkać, znaczy jego koloru, a wiedziałem, że muszę go wyeliminować z prostej przyczyny, żeby po prostu nie był dla mnie utrudnieniem, że jak pójdę do innej bazy szukać wełny, to żeby mi łóżko nie zniszczył, bo wiadomo, z łóżkiem może być ciężko. No tam po chwili zniszczyłem łóżko, jakoś tam, no nie był trudny oponentem, tylko po prostu nie wiem, jakiegoś farta miał dziwnego, oczywiście. Eliminację i stwierdziłem, że po prostu idę dalej, po prostu idziemy za ciosem, idziemy do niebieskich, bo ich już nie było, żeby po prostu wziąć wełnę. No, przy okazji też jak szpudowałem się, straciłem łóżko, więc byłem troszeczkę bardziej obsrany, że jak spadnę, to już dupa, bo nie ukrywam, troszeczkę tych prób było jeszcze wcześniej, więc troszeczkę się natrudziłem, już po prostu miałem troszeczkę dość tego, ale wierzyłem, że w końcu to wyjdzie. Więc no, kolor niebieski tak naprawdę nie był problemem, ale elegancką sprawą było to, że poszedłem do zielonych i tam był i zielony, i żółty kolor. Dobra, ogólnie teraz dogrywam tylko głos już na żywo, ponieważ zostałem, widzowie. Nie wierzyłem, że to się uda na pierwszej arenie, znaczy na pierwszej arenie. To nie jest moja pierwsza próba, to jest moja próba 80 chyba. Ale widzowie, mamy zrobione wszystkie wełny na jednej arenie. Widzowie, wszystkie wełny mamy. Czerwony. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem teamów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem teamów, więc widzowie, wyszło to nam na pierwszej arenie. Już wam tłumaczę, jak to było ogólnie. Podejście numer dwa, bo to będzie za kurde krótkie. Oj, jak im przykro. Dobra, trzeba jakoś tą wełnę mu zawalić, więc proszę, daj mi wełnę jedną. Białą, zarąbiście, dziękuję. A sobie możemy łóżko zniszczyć. Daleko do niego nie mamy, co nie? Ona jest tak bardzo cenną, już wełnę nie ma dla nas. No, co tam, koleżko? Sympatyczny. Tańcz, kiedy inni tańczą, a ty pi, wino z pomarańczą. Dobra, trzeba wziąć kolejną. Kolejna mi się wydaje, że najlepsza będzie to wzięcie czerwona. Dobra, git. Dobra, widzowie, jest dobrze. Czerwony jest, granatowy jest. Jest dobrze. Gitarka. Dobra, mamy, widzowie, mamy już zieloną i żółtą, bo tutaj byli obok siebie, tam jest żółty, więc blisko.
Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jaki nam kolor brakuje? Morski nam brakuje i pomarańczowy, tak? Morski, pomarańczowy, dokładnie. Dobra, czekajcie, on jest tutaj, ale ja mam wywalone jakby... żeby go tego unicestwić. Ja chcę się skupić tylko i wyłącznie na wełnach, a myślę, że to jest widzowie do zrobienia z powrotem. Ej, widzowie, dwie arenki pod rząd. Byłem pewny, że to będzie trudniejszy challenge. Tu na to jest pomarańczowa ładnie już wstawiona. Pyk, pyk. Zgadza się, czy nie zgadza się? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jakie to jest łatwe. Ej, dobra, ja to za pierwszym razem. Siedem arenek, to ja nie mogłem trzech kolorów zebrać. Dobra, nie dało się, nie udało mi się wygrać. Ogólnie miałem top killi na tej arenie, tak. By the way. Dobra widzowie, tak, jeśli ten odcinek wam się podobał, to stawcie paczkę w górę i subika, bo bida z tym troszeczkę, a troszeczkę się starałem, bo troszeczkę prób było jeszcze przed nagrywkami nawet, żeby zrobić to, więc docencie to i jak widzicie dwie ostatnie ręki pykły od razu, więc jestem aż w szoku, więc co, jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, do kolejnego i pamiętajcie, subik z dzwonkiem, wbijajcie na Discord, żeby być na bieżąco i oglądajcie do końca, bo kurde, no, bo czas oglądania się musi zgadzać, siemka.